Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Witam w ten piękny, słoneczny dzień. Jadę na wykopki do Chorodła. Dzisiaj trochę na okrągło, bo jestem na Sutowie. Odbierałem Apexa od jednego kolegi, youtubera, który pożyczał go na testy wczoraj ode mnie. I był na zlocie poszukiwaczy w Nasutowie. Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy. Czarne kciuki. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym Apexikiem dzisiaj w terenie. No, pogoda jest słaba, jak widać. Ale może, jak dojadę do Chorodła, może przynajmniej nie będzie tak lało. Jak nie, to jadę do lasu i będę w lesie coś tam kopał. Jakiś głęboki las. Na Białoskórach się wbije. I już. I dziki będą ryły. Zobaczę, kto jeszcze dzisiaj ze mną pojedzie. Jeden kolega już wypadł. Dwóch jeszcze zostało chętnych. Nie wiem, czy deszczu się nie przestraszą, ale to okaże się na miejscu. Dobra, ruszam dalej. Hej, wyruszam już teren. Jestem w Białoskórach. U znajomego na podwórku zostawiłem samochodzik i ruszam dzisiaj w las, bo jak widać wieje i pada, a w lesie chyba będzie najfajniej dzisiaj. Chociaż na polu też dałby radę, ale nie chcę mi się w błocie podgrzewać, a w lesie dzisiaj myślę, że będzie ciekawie, więc zasuwam sobie i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jak dojdę na miejsce, to włączę wam znowu kamerkę. Okej, pierwszy sygnał. Jakiś odłameczek. W lesie jest bardzo przyjemnie. Tak mocno nie pada, jednak te drzewa hamują te opady. A tymczasem taki duży kawałek pierścienia okalającego. Dosyć gruby. No o kolorku to ja dzisiaj sporo na kopie. A teraz taki duży odłamek ze szklaneczki. I kolejny odłameczek wyszedł. Taki dosyć spory. Już praktycznie nie pada, a tymczasem znalazłem młotek. A trzonek się dorobi, będzie młoteczek. Proszę bardzo, może będzie nagroda w konkursie, jak ktoś chce młotek wygrać. To napiszcie, może zrobię konkurs na 500 subów na młotek. No. Dobra, szukam dalej. Ciężko było, ale wykopałem część zapalnika, ale się spompowałem. Och, i znowu zaczęło padać. HZ05GR SP15. O, bardzo ładny, super stan. Napisy, wszystko widać elegancko. Nie był wyginany. No i co, leje, kurczę. A jak chodzę dalej po tym lesie? Nie ma lekko dzisiaj. Już jestem zmęczony. A godzina dopiero ryje. Może mniej. Ale to nic. Butelka wody jest. Parę grzybów mam w reklamówce. Mam reklamówkę obok. Nożyk jest. I sobie grzyby zbieram. No. Dwie fajne pasje. Zbieranie grzybów. Ja tak samo lubię grzybki jeść i te i poszukiwania. No, jedno z drugim się fajnie komponuje. Samotny w lesie dzisiaj
na takich okopach jestem. Spory teren. Więc jest gdzie chodzić. Ty mi sobie wiedzą, jestem niedaleko takich trzech krzyży tutaj. Pozwolenia tutaj na te lasy, więc sobie znalazłem taką miejscówkę i krążę po tych okopach. Takich starych i sobie coś tu szukam. No sporo kolorków jest. Dopiero wszedłem w to miejsce, ale widzę, że będzie tutaj ciekawie. Dobra, szukam dalej. Jak mówiłem, dzisiaj dużo koloru na kopie. Kawał zapalnika. Trochę to waży. Sporo tutaj tego wychodzi na tych białoskórach. Dobra, ostro leje, jak widzicie. Dobrze, że nie ściągnąłem spodni tych przeciwdeszczowych. Tylko mam też na sobie, bo miałem się rozebrać trochę na lżej, ale znowu zaczęło lać. Ale to nic. Na razie nie przemakam, więc w porządku. Kopię sobie dalej. Ile fabryka dała dzisiaj? Na maksa. Dobra, jadę dalej. Ładna popielniczka. Pierścień. I dół od szklanki. No kurczę, popielniczka. Jakbym palił, to bym miał popielniczkę. O, nagroda w konkursie też może być, taka popielniczka. Tylko trzeba było ją wypieskować i ładnie zrobić. O, pomyśli się. Proszę bardzo. Trochę grzybów nazbierałem. Zobaczymy, jak to będzie. No, dalej leje. Ale nie poddaje się. Fajnie jest w lesie, sarenki widziałem. I jest łuseczka. O, jakiegoś pierścienia od zapalnika. No, kolor dalej wychodzi. Taki pocisk. Cały. Niby, teoretycznie. Chyba jakiś szkoleniowy, bo tutaj jest wystrzelony. Nie? A ten, aż czuję, że w środku stuka. I pusty jest, więc to jakaś szkoleniówka musi być. Pierwszy raz taki znalazłem. Dobra, szukam dalej. I pierwszy czubeczek dzisiaj od pocisku. A tymczasem kawałek pierścienia z takiego jakiegoś małego kalibru. Na szczęście przestało padać. Jest fajnie. Godzina 14.20. Można kontynuować poszukiwania. A teraz taki duży kawałek pierścienia. Jakiś wielki kaliber. No hej, jest zmiana wykrywacza. Przyjechał do mnie kolega. On z moim Equinoxem teraz będzie chodził. A ja sobie wziąłem Apexa i będę sobie tutaj z tym Apexikiem śmigał po lesie. O, tu znowu coś pada, ale w lesie fajnie jest, bo tu jednak te drzewa są wysokie i ten deszcz tak nie pada tutaj na nas bardzo. Na polach to nie dałoby rady wytrzymać dzisiaj. A tak, wiem, jest jakiś sygnał. Dobra, jak będzie coś fajnego i wykopię tutaj, to pokażę, co udało mi się tym Apexikiem wytargać z tej ziemi. No i pierwszy sygnał. Pierścień z zapalnika. Proszę bardzo. Apexik na skali ma 86. 86 i stałe. Tutaj. Patrzcie, co wykopałem. Błyszczące jakieś. Nie zardzewiałe. Co to może być? Cholerka. Jakaś biżuteria? Nie wiem, ale ciekawa sprawa. Nie kojarzę tego z wyglądu.
Możliwe, że to jest srebro jakieś? Powiem wam, że Apexik bardzo pasuje do ręki. No widać, ktoś tu kopał. No, ktoś tu kopał, no. Ale dołków nie zasypał. Nieładnie. Nie pozdrawiam cię, poszukiwaczu, który dołków nie zasypuje. I teraz wyszła łuseczka. Apexik wykopał. Nie wiem, 30 cm. No jest jakiś sygnał. Akurat kamerkę włączyłem. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Ostro, ale tutaj na dół to tak tego nie spada. Coś wyszło. Zaraz zobaczymy, co. Coś umknęło. Taki malutki odłamek Apex wyciągnął. 15 cm. Zobaczymy, czy uda się coś głębiej dzisiaj wykopać. No i jest kolejny fant. Taki duży kawałeczek ze szrapnela. Nawet głęboko. Ze 30 cm. No ale to kawał musiący. I znowu kawałek pierścienia. Ale tym razem jakiś mały kaliberek. No dzisiaj tego koloru to na kopie. Dalej pada. Apex daje sobie radę w lesie. Co chwilę coś się kopie. Jeszcze godzinę i będziemy kończyć, bo już powoli 17 dochodzi, a o 18 skończymy i trzeba będzie wyjść z tego lasu. To już tak, jak widzicie, trochę ciemno. Tutaj zaczyna powoli robić. Teraz wyszedł taki wkręcik. W środku jakby pusty. I mosiężny. Ciekawy. I wyszedł kolejny pierścień. Jak to dzisiaj. 17:30. Kierujemy się powoli do wyjścia z lasu. Dalej kolorek się kopie. Teczka wyszła na sam koniec. Kończymy na dzisiaj. No hej, jestem już w domu. Powiem wam, że no wczoraj to chyba był jeden z cięższych moich wypadów w życiu w teren. Za dużo to nie nakopałem, ale to trochę jest tego złomu. Jak mówiłem, kolor wychodził wczoraj. Strasznie. Na początku, jak widzieliście, chodziłem z Equinoxem, bo nie chciałem utopić Apexa. Później jak już troszeczkę mniej padało i momentami wcale, to wziąłem sobie Apexa i nakopałem tyle, co widzicie, czyli młotek, kawałek szklanki, może być z tego popielniczka nawet. Jakby się wypiaskowało, wypolerowało, to by była popielniczka nadładna z tego.
Co myślicie o konkursie na taką popielniczkę albo na młotek? O takich młotków już w tym roku kilka znalazłem. Dobra, co tam mamy dalej? Tutaj kawałeczek zapalnika HZ05. Taki duży zapalnik w dwóch częściach, jak widzieliście. O, może być do szkoły jakiś, jako przekrój może robić. Dobra. Znowu kawałek zapalnika. Dwa czubki od pocisku, pluseczki. Pocisk taki pusty w środku, słychać. Nawet ćwiczebny. Ale fajnie, pierwszy raz taki znalazłem. Oczywiście wystrzelony, ale wiadomo, on był bez tego, bez żadnych materiałów niebezpiecznych. No i tutaj jakieś takie odłamki kolorowe. Taki to wypad był. No strasznie byłem, że tak powiem, brudny. Dobrze tego nie pokazywałem, bo no, źle wyglądałem. O, powiem w skrócie. Ale nie przemokłem. Nie przemokłem. Płaszcz, gumowce i spodnie przeciw takie deszczowe dały radę. Cały dzień mogłem sobie chodzić bez problemu. No i jeszcze taki kolczyk. Po umyciu widać na nim punce, więc to jest srebro. Bałem się, że to jest jakaś stal, nierdzewna, ale to jest sreberko. No taki jeden kolczyk wyszedł. A pewnie ktoś na grzybach był i zgubił. Apex dawał radę. Powiem wam, że nie wzbudzał się, w przeciwieństwie do tych, garecików, nie apexików, tylko garecików tych serii 250, 300. 150 i 400, które na maksymalnej czułości lubiały się wzbudzać i lubią się wzbudzać. Ten nie szalał mi, chociaż chodziłem cały czas, praktycznie gdy padał deszcz, tam momentami tylko coś tam nie padało, a tak cały czas, więc wilgotno było strasznie i okej. I powiem wam, że sprawdzaliśmy sobie sygnały, które ja namierzałem albo kolega, który chodził z moim Equinoxem niedaleko i co chwilę te sygnały, które on Equinoxem namierzał i ja podchodziłem, sprawdzałem sobie Apexem i Apexik dawał radę, nie mieliśmy problemu z żadnym sygnałem, może z tego względu, że te sygnały też nie były tak głębokie, nie wiadomo jakbyśmy trafili na jakiś głęboki sygnał, to wtedy okazałoby się, ale nie miałem takiego sygnału, nie było możliwości. Ale może przy następnym wyjeździe uda mi się coś innego namierzyć głęboko, to sprawdzimy wtedy możliwości tego Apexika. Co mogę więcej powiedzieć o Apexie? Konstrukcja bardzo solidnie wykonana. Tutaj w tej maszynce nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o wykonanie, bo wykrywacz jest solidnie zrobiony i stylistycznie bardzo ładnie. Nie dość, że w multi pracuje, to jeszcze kozacko wygląda. Dla kogo jest Apex? Tak mi się wydaje, że dla osób, które potrzebują prostego wykrywacza w obsłudze, naprawdę prostego, podobnie jak Vanquish, tyle, że Apexik jest żółty. I tyle wam powiem. Praktycznie to jest wszystko to samo, co w Vanquishach, czy w tych garetach wcześniejszych, tylko nowa stylizacja, wieloczęstotliwość, i poprawa, jeżeli chodzi o czułość i stabilność wykrywacza, no lepszy jest od, to nie ma co ukrywać, od tych 300, 400 czy 250 tych garcików. I tyle. A czy wart swoich pieniążków? To musicie sami zdecydować, czy chcecie taki wykrywacz. Ja tam nikomu nic nie będę narzucał. Musicie sobie przeanalizować, poglądać testy. Najlepiej sobie sprawdzić taki wykrywacz w terenie, umówić się z kimś, kto posiada taki wykrywacz. Jak ktoś jest z okolic Lublina, to zapraszam do siebie. Póki go mam, to mogę z kimś tutaj się wybrać, czy na moim nawet ogrodzie, na moim trawniku możemy sobie potestować ten wykrywacz, czy jakiś inny.
Więc nie ma problemu. I tyle. Apexik, fajna maszynka dla średnio zaawansowanych czy początkujących, którzy mają troszeczkę większy budżet, to sprzęcik w sam raz. I chyba tyle. Następny wyjazd prawdopodobnie będę miał w sobotę i znowu sobie wezmę, jak będę miał oczywiście jeszcze to Apexa, jak on nie będzie potrzebny komuś innemu do testów. Jak go będę miał, to jeszcze nagram wam coś, może przy lepszej pogodzie, na jakimś polu, bo las, jak widzieliście, wczoraj był tylko jedyną alternatywą, gdzie mogłem chodzić, bo wychodząc z lasu, to ściana wody była i po prostu przeszedłem kilka metrów przez pole i od razu gumowców nie mogłem wyciągnąć z błota, więc dobrze, że mam pozwolenie na las, więc sobie pojechałem do lasu i sobie tam na białoskórach grzebałem i wygrzebałem te fanty. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił do was Grosik.